Cześć, witam wszystkich, którzy właśnie oglądają ten poradnik na temat tego, jak właśnie za pomocą Active Presenter nagrać obraz pulpitu, obraz gry, czy też jak właśnie wyeksportować nagrany projekt na przykład w formacie MP4 pod YouTube'a. I na wstępie chciałem prosić, byście właśnie nie zapomnieli zostawić łapki w górę, jeśli wam się ten poradnik do czegokolwiek przyda, zaznaczenie właśnie subskrybowania mojego kanału, czy też dzwoneczka, dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowymi poradnikami właśnie odnośnie nowych programów albo właśnie jak grać w różne tam gry. Także nie przedłużając, przechodzimy właśnie do tej aplikacji. Jest, no cóż, aplikacja jest darmowa, co najważniejsze, można sobie ją pobrać właśnie ze strony producenta. W opisie zostawię odnośnik, znaczy link bezpośredni, skąd możecie sobie ją pobrać. Jest to bardzo rozbudowana aplikacja, można tutaj dużo różnych rzeczy właśnie w niej robić, nie tylko nagrywać właśnie pulpity. Jeszcze tego tak do końca nie zgłębiłem, ale jeśli chcemy właśnie nagrać wideo, no to po co najważniejsze musimy właśnie tutaj kliknąć nagraj wideo. No i otwiera się takie okienko, obszar nagrywania. Jeśli klikniemy tą opcję, no to cały to jakby obszar właśnie cały obraz tam pulpitu będzie nam nagrywał. A jeśli chcemy tylko wydzielony obszar, no to tą opcję musimy zaznaczyć. No i tutaj możemy sobie właśnie dowolnie regulować, jaki obszar chcemy nagrywać. Tutaj rozdzielczości też możemy to skonfigurować, sami sobie możemy to wpisać tak samo. Jeśli chcemy nagrywać kamerkę, no to trzeba wybrać tą kamerkę tutaj. Jeśli chcemy mikrofon dołączyć, znaczy jeśli komentujemy cokolwiek, no to, to też musimy wybrać tą opcję mikrofonu. Głośnik, jeśli chcemy mieć jakąś muzykę czy coś takiego, to też musimy to zaznaczyć, albo nie nagrywaj tego wszystkiego. To już wasza, to jakby wy decydujecie. Tutaj w ustawieniach nagrywania to jest bardzo ważne, żeby to właśnie kliknąć. Jeśli chcemy nagrywać to jakby obraz pulpitu sam, no to ta opcja w zupełności nam wystarczy, flash screen video. A jeśli po prostu chcemy nagrywać obraz gry, no to musimy wybrać to ten kodek H264 MPEG-4 i dodatkowo kliknąć to okienko użyj Direct 3D do nagrywania ekranu. Jeśli tego nie zaznaczycie, no to może się okazać, że w ogóle wam się nic nie nagra, czarny ekran i albo jeśli się cokolwiek nagra, no to będą straszne lagi i po prostu no, nie będzie to dobrze wyglądało. W ustawieniach audio to też se można dowolnie konfigurować, częstotliwość nie ruszam, nawet kanałów też nie ruszam. W ustawieniach kamerki, no to tu jeśli chcemy właśnie nagrywać jeszcze kamerkę pulpit, no to flash wystarczy, a jeśli chcemy grę, no to właśnie ten kodek wideo bardziej chyba będzie pasował. Tu w kursorach zaznaczamy kursory myszki, żeby pokazywało, albo nie zaznaczamy, klawisze skrótów, tu sobie można dowolnie skonfigurować, można spauzować dowolnym klawiszem, tam się na przykład B literką, jeśli chcemy mieć pauzę, no to B wciskamy, a na przykład zatrzymaj, no to standardowo jest Ctrl End, a my możemy sobie tam innym klawiszem skonfigurować, ale dobra, niech tak zostanie. Także zapisujemy ten projekt, no i co, i po prostu już mamy skonfigurowany program, no i wciskamy nagrywaj. Dobra,
jeszcze takie odliczanie, żeby mieć czas. 3 sekundy. No i teraz już nam się nagrywa, po prostu ja nagrywam tylko obraz pulpitu i nic więcej. No i zobaczymy, czy nam się to nagrało, więc tam, żeby zatrzymać projekt, no to było Ctrl End, więc wciskam Ctrl End. I co nam się to nagrało? No widzicie, taki projekt się tutaj pojawia na środku i po boku. No i tutaj wciśniemy to podgląd. 3 sekundy. No i teraz już nam się nagrywa, po prostu ja nagrywam tylko obraz pulpitu. No, tak jak widzicie, już słyszeliście, no to właśnie się nam nagrało. Tutaj jeszcze można sobie to ustawić, od którego momentu chcemy słuchać czy coś. No i co? I najważniejsza rzecz, jeśli chcemy to w ogóle zapisać gdzieś w jakimś formacie odpowiednim, najlepiej na YouTube'a czy tam jakimkolwiek, no to trzeba dać eksport i wybrać opcję wideo. Tutaj nic nie zmieniam, szybkość klatek też nie. I dane wyjściowe, no najbardziej pożądany właśnie pod YouTube format to jest MP4. Jeśli to nam wszystko pasuje, no to wciskamy OK, no i tutaj eksportuję. Tam jeszcze na początku po prostu w opcjach trzeba sobie sprawdzić, gdzie on to nam zapisze, żeby go łatwo było znaleźć, ten nagrany właśnie tą scenę. No i cóż, no mam nadzieję, że wam się to w jakiś sposób przyda, ten poradnik. Jeśli tak, no to dajcie łapę w górę, dajcie suba, dajcie dzwonek. I cóż, i do usłyszenia na kolejnych poradnikach w serii jak coś zrobić, albo jak grać wy. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.